Poznań nas przywitał mega pogodą. Jak widzicie, jest bardzo sympatycznie. Spodziewamy się niespodziewanego. Wyższe Szkoły Bankowe w Poznaniu mają nam przedstawić jakąś swoją ofertę, ale nie wiemy co. Pójdziemy po prostu w ciemno. Będzie ciekawie, na pewno zajrzymy nad Wartę. Zobaczymy, pokażą Oli, co studenci mają do zabawy. Będzie ok. Gotowa? Nie. Ruchy, ruchy, kluchy. Spieszy się trochę nam. Byś pomógł, to by było szybciej. Generalnie to się wyspałaś? Nie. Ogarnięta jesteś? Bo? Słuchajcie, kolejny dzień przed nami. Jesteśmy w Poznaniu. Co nas czeka dzisiaj? Tak naprawdę wiemy tylko tyle, że będą kontenery nad Wartą, więc jeżeli wybieracie się ktoś z Was nad Wartę na kontenery, to zapraszamy. Nie, no to na razie, wiesz, o tym bejbę. Do szkoły marsz. Mamy dojść do budynku CP, cokolwiek by to nie oznaczało. Ciąg. Pieszy. Pieszy. Szklane drzwi już są, więc chyba dobrze trafiliśmy. To tu? To tu. Cześć Marek. Cześć Marek. Miło mi. Witaj, hej. Asia. Cześć. Cześć. Słuchajcie, jaki jest plan w ogóle? Plan jest taki, że przedstawiamy wam naszego konia. Kuń jaki jest, każdy widzi. Ona to jest miejsce, którego się boisz chyba, co? Nie się boję, jedziemy. Nie bałam publikacja, bo w naszym miejscu... To mówi się tu cicho. Generalnie jest tak, że Ola nie chce iść na studia. Zostałeś wyśmiana. Dlatego my jako Poznań pokażemy ci życie studenckie. Poznań jak studenckie, ja cały czas powtarzam. Właśnie, to tak. Nie mów tak szybko. Nagrywacie studentów? Ola, będzie fame. Co ty na to? Znowu szkoła artystyczna. Do biura karier, marsz. Ola, odkryj się od telefonu, chyba że się rekrutujesz w tej chwili. Nie rekrutuję się, robię... A live'a zrobię, a co mi szkodzi? Au! A co? A kto mi zabroni? Nikt mi nie zabroni. Generalnie tutaj zagłębię szkół. Ja już się zgubiłem lekko, gdzie jesteśmy. W biurze rekrutacji. Pierwsze wzięłaś. Jest progres. Nie wzięłam. To jest grube. Żadę to przeczytać? Nie, tylko wzięłam. Dobrze, że obrazki są, co? Nowy budynek. Nowy, stary budynek. To jest nasza reklama. Piękna, ogromna na ścianie bloku. Więc idziemy w miasto. Ty możesz iść do domu już. Muszę zobaczyć, co cię czeka, ty. Poznań. Ona ma poznać tutaj tak naprawdę życie studenckie. Jesteśmy na ulicy Półwiejskiej. Of course. Na Wiejskiej byłaś już w Warszawie? Nie pamiętam. Byłaś. W środku, w Sejm tam jest. A, no to byłam. No. Czemu jeszcze mu nikt bamboszy nie zdjął? To skomplikowane. Hello. Ola jak zwykle jest głodna, więc trzeba jej ogarnąć jakieś jedzenie.
A studenci generalnie wiedzą, gdzie dobrze zjeść i tanio. Generalnie mam wrażenie, że oprowadzają mnie teraz po miejscach, gdzie jak Ola by zaczęła tutaj studiować, to ją będę szukał po prostu. Także dobrze wiedzieć i dobrze się ogarnąć w terenie. Prawo jazdy, fajna praca, dużo znajomości, dużo przyjaciół. A ty się gdzie łapie? Na studiach. Dzisiaj to tak naprawdę spotkanie ze studentami i pokazanie studenckiego życia. Mam nadzieję, że Ola przekonała się, że studiowanie to nie tylko zakupanie, że studiowanie to nie tylko bieganie za wykładowcami, łapanie dobrych ocen, ale to także życie studenckie, chodzenie ze znajomymi w fajne miejsca. Tych fajnych miejsc w Poznaniu poznała mega dużo. Byliśmy na rynku, później zaliczyliśmy kontenery nad Wartą. Posiedzieliśmy, pobyliśmy ze sobą, pobawiliśmy się, można powiedzieć. Tak naprawdę poznaliśmy też wcześniej to, co w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu jest. Ola wreszcie wzięła coś, co w rekrutacji jest istotne, czyli wzięła katalog. Może z tego katalogu wyczyta to, co ją będzie interesować. Generalnie bardzo aktywny dzień, bardzo aktywny tydzień. Cóż tu dużo powiedzieć? Dzieje się.